Witamy w Sokołowie Podlaskim. Wiemy, że wszystkim kojarzy się nasze miasto jedynie z kiełbaskami, ale my chcielibyśmy pokazać go z zupełnie innej strony. Sokołów jako miasto ludzi młodych i aktywnych. Sokołów jest małym miasteczkiem, bardzo spokojnym, w którym jest dużo rozrywek. Moim zdaniem jest miejscem wielu miłych spotkań. Mamy bardzo dużo fajnych knajpek, w których możemy się spotkać, porozmawiać ze znajomymi. Ja czuję się w Sokołowie bezpiecznie i mam tu też swoich przyjaciół, od których niedaleko mieszkam, co ułatwia nam spotkania. Słuchajcie, właśnie trwa rajd sokołowskich harcerzy. Może moglibyśmy do nich dołączyć i wesprzeć ich w tej wędrówce? Dobry pomysł, super, a gdzie oni są? Właśnie za chwilę do nich zadzwonię i się dowiemy. W którym miejscu dokładnie jesteście? Tory kolejowe? Pola? No dobrze, uda nam się jakoś do was dotrzeć, ale na pewno to nie będzie proste. No, do zobaczenia, pa! No to co, jedziemy? Jedziemy! Jak to dobrze, pan starosta dał nam buta! Jesteśmy w Sokołowskim Ośrodku Kultury, który jest znany z wielu różnorodnych zespołów. Tutaj prowadzą swoją działalność zespoły ludowe, folklorystyczne, które zajmują się śpiewem i tańcem oraz promowaniem kultury i tradycji oraz zespoły bardziej nowoczesne, bardziej młodzieżowe, które także rozwijają swoje pasje. A teraz idziemy do sali, w której odbywają się zajęcia nauki gry na różnych instrumentach. O, chyba już coś słyszę, idziemy. Jaki styl muzyczny najbardziej lubicie grać na zajęciach? Na razie gramy dla przyjemności, nie mamy jeszcze własnego stylu. Od kiedy zaczęła się pana przygoda z perkusją? Oj, z perkusją to się zaczęło pewnie gdzieś tak z około 10 lat temu. Jak zaczynałem grać w pierwszych zespołach, prawda? W pierwszym zespole grałem na perkusji, potem zaczęły się inne instrumenty. No to co, może jakaś przejścióweczka na koniec? Okej. Okay. Największymi osiągnięciami Sokołowskiego Ośrodka Kultury są europejskie nadburzańskie spotkania folklorystyczne, festiwal Doors Open oraz zlot miast partnerskich, które w tamtym roku zainicjowało cykl spotkań miast, które mają w herbie Sokoła i wieńczące festiwalem różnymi animacjami, a także wieczory plenerowe u Michała Kleofasa, księcia Ogińskiego, wieczory muzyki poważnej. Vitamin. Vitamin. W naszym powiecie i w ogóle w Sokołowie jest bardzo ładna przyroda. Nieopodal płynie właśnie rzeka Bóg, jest nadburzański park krajobrazowy, wiele gatunków zwierząt, roślin. No i można popływać kajakami. Latem bardzo dużo młodych ludzi spędza czas nad wodą, właśnie są wyznaczone plaże, kąpią się, czyli jest bardzo, bardzo miło. W moim wyobrażeniu powinno się nam kojarzyć nasz powiat, nasz region z przyrodą. Mamy, podkreślam to bardzo często, najpiękniejszą przyrodę, jeżeli nie tylko w województwie mazowieckim, to w całym kraju. Thank you.
powiatu sokołowskiego mało wiedzą o naszej przyrodzie. Czy dlatego starostwo zdecydowało się wydać książkę na ten temat, Przyroda Ziemi Sokołowskiej? Wszystkich bym zapraszał właśnie w obszar Bugu, żeby nie postrzegać rzeki Bug jako rzeki, która niesie jakieś niebezpieczeństwa typu powodziowego, bo ona jest przepiękną rzeką, naturalną rzeką i tam dzieją się najciekawsze i najładniejsze rzeczy. To jest taki album, nawet bardzo chętnie przekażę wszystkim. No, to jest do obejrzenia później. Przyroda Ziemi Sokołowskiej. Naprawdę to oddaje rzeczywistość i o tę rzeczywistość walczymy i będziemy walczyć, żeby ją utrzymać maksymalnie w stopniu, jakim ona tu jest, żeby jej nie pogorszyć. W czasie wojny Niemcy zniszczyli cmentarz żydowski, zasadzając drzewa, powstał park. Przez wiele lat miejsce to było zapomniane przez lokalną społeczność. W 2009 roku stanął tu głaz. Czytamy na nim: niech dusze ich zostaną wplecione w węzeł życia wiecznego. Pamięci żydowskich mieszkańców Sokołowa Podlaskiego. Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie. Olu, ja chciałabym zapytać Ciebie, dlaczego właśnie rajd do Treblinki i dlaczego na piechotę? Na piechotę przede wszystkim, bo jest lepsza zabawa niż w autobusie. Możemy się lepiej poznać tutaj ze wszystkim właśnie drużyną i szczepem. A dlaczego do Treblinki? No bo to jest ważne, jedno z ważniejszych miejsc, prawda, dla nas. A zresztą rajd jest o Januszu Korczaku, który zginął tam ze swoimi dziećmi. Jak długo idziecie i ile jeszcze Wam zostało do Treblinki? No zostało nam niewiele, idziemy już drugi dzień, pierwszego dnia szliśmy 5 godzin, dzisiaj szliśmy 7 godzin, jeszcze kawałek przed nami, dzisiaj będziemy spali w szkole w Wólce Okrąglik, dzisiaj spaliśmy w Skibniewie. Na razie atmosfera jest taka bardzo miła, wszyscy się cieszą jak widać. Dzisiaj przed nami jeszcze kawałek drogi do szkoły, potem będzie kolacja, a kolacja to będzie grill wyjątkowo. To fajnie. I oprócz tego jeszcze czeka nas gra. Jesteśmy w Muzeum Skansenie pana Mariana Pietrzaka. Ja chciałam na początek zapytać, co to jest za kamień? Proszę pani, to jest nagrobek z żydowskiego cmentarza. Prawdopodobnie żydowskiego duchownego, tak mi powiedziała wycieczka żydowska, która oglądała ten kamień. Ten kamień ocenili mniej więcej, coś tam przeczytali, ale to jest taki niewyraźny hebrajski gotyk, czyli trudny do czytania ten hebrajski gotyk. Że ten kamień ma około 150 lat temu zmarła osoba, która została pod tym kamieniem pochowana. No, tych kamieni było bardzo dużo. One zostały w czasie wojny wszystkie przez Niemców na polecenie władz niemieckich usunięte z cmentarza. Cmentarz zlikwidowano, wyrównano, zrobiono park. A wiatrak? Skąd się wziął ten wiatrak? Skąd wziął się wiatrak? Proszę pani, kiedyś na terenie powiatu sokołowskiego przed wojną i zaraz po wojnie było około 50 wiatraków. Ja większość tych wiatraków znałem. Tutaj mamy sanie, mamy dalej kufer, mamy kołowrotki do przędzenia nici. To czarne radio u góry to jest pierwsze powojenne polskie radio Pionier. Tutaj mamy kierat, który służy do poruszania maszyny do młócenia. Pługi mamy, tutaj brony. To jest miech kowalski do rozniecania ognia w kuchni kowalskiej. Te drzwi mają więcej jak 150 lat. Tak otwierało się, tak się zamykało na noc zasuwę. Tu jest 192 gwoździe i każdy gwóźdź jest kowalskiej roboty i każdy gwóźdź jest zdobiony. Takimi wiadrami kiedyś panie nosiły wodę. Pani weźmie w rękę to wiadro. Ciężkie. Dębowe. Takimi wiadrami. Tu się sypie zboże, tu się kręci.
A skąd u pana taka pasja? Po prostu chciałam zachować dla potomnych, którzy przyszli do później, to, czym posługiwali się nasi dziadkowie, ojcowie. Dlatego to wszystko zacząłem zbierać, żeby to wszystko utrzymać, żeby to nie poszło w zapomnienie. Uczniowie naszej szkoły chętnie angażują się w akcje społeczne. Pomagamy różnym osobom. Tutaj liczone są jakieś pieniądze. Chcielibyśmy teraz zapytać pani Agaty, która jest opiekunką samorządu szkolnego, na jaki cel są przeznaczone te pieniądze. Pieniądze zostały zebrane w ramach akcji Pomagamy Powodzianom z gminy Wilków. Pieniądze, które zebraliśmy, zostaną przeznaczone na pomoc dla naszego szkolnego fotografa, filmowca, który współpracuje już z nami od kilku lat i kręci reportaże z naszych szkolnych studniówek. To właśnie on i jego rodzina zostali poszkodowani w tegorocznej powodzi. A ile udało się zebrać tych pieniędzy? W ramach akcji i koncertu udało nam się zebrać 1330 zł, za które zamierzamy kupić dla poszkodowanej rodziny lodówkę. Dziękujemy! Thank you.